możemy nawet powiedzieć, że poszliśmy pod strzechy. Z wielką przyjemnością odwiedzam nasze lubuskie miejscowości, mieszkańców naszego regionu u nich, bo zwykle przyjeżdżają do mnie, do Zielonej Góry albo do Gorzowa Wielkopolskiego, a to jest już kolejna miejscowość, w której jesteśmy na zaproszenie w Pszczewie wójta Piotrowskiego. Wcześniej byliśmy w Słubicach. Integrujemy nasz region, budujemy naszą lubuską markę. Dzisiaj jesteśmy stolicą województwa lubuskiego ze względu na dzisiejsze święto, piątek. Jak widać i słychać za nami, odbywa się taki też, można powiedzieć, wydłużony jarmark magdaleński o ten jeden dzień dzięki uprzejmości pani marszałek, pani Elżbiety Anny Polak. Mamy dzisiejsze święto z koncertami. Oczywiście my przygotowaliśmy również atrakcje, występy młodzieży. Mamy też coś do zjedzenia, czyli oczywiście festiwal smaku w postaci food trucku. Powoli wystawiają się też rękodzielnicy, czyli zaczyna się świętowanie w Pszczewie. Nie w Gorzowie, nie w Zielonej Górze, tylko w tym roku taka była decyzja. Jedziemy ze świętem województwa do mniejszych ośrodków. Dziś święto województwa jest w Pszczewie. Piękna miejscowość, ja myślę, że przy tej okazji, poza pewną radością, pięknej pogodzie, korzystając z tych atrakcji, które tu są przygotowane, nie zapominajmy też o tym, że warto przy tej okazji o Pszczewie powiedzieć. Tu jest przepiękne jezioro, łączące się z kolejnym, wspaniałe miejsce, to są takie właśnie nasze lubuskie, małe Mazury. Warto, żeby ci, którzy tu przyjechali i to zobaczyli, trafili tu również w innych okolicznościach, już takich prywatnych, kiedy będą spędzać tutaj wolny czas. Jestem tutaj dlatego, że dzisiaj koncert gra Dawid Kwiatkowski, czyli mój idol od wielu lat. Przyjechałam na koncert, ponieważ Dawid właśnie na tych koncertach pomaga nam wyrzucić wszystkie negatywne emocje, pomaga nam poczuć siebie, wyrazić siebie i właśnie dzięki jego piosenkom możemy się wyszaleć. No i właśnie po to tutaj jestem, żeby wyrzucić te emocje, bawić się razem z koleżankami, które przyjechały ze mną i śpiewać razem z Dawidem. Jest bardzo otwarty, jest przede wszystkim otwarty na ludzi, nie tylko tych, którzy go lubią, ale na wszystkich. A jeśli chodzi o relacje typowo z fanami, Dawid jest naprawdę przekochany. Super, podoba mi się bardzo tutaj w Pszczewie. Nie spodziewałem się, że dzisiaj też będzie impreza, ale dostałem taką informację od osoby bliskiej mi, także... Dzieciaki zadowolone widzę. Tak, pewnie. Jak tam lody? Smaczne? Tak. Ojej, szkoda mikrofonu, zaraz będzie w czekoladzie. Dobre? Dobre. Dobre. No bardzo dobrze, że takie coś się dzieje, bo zawsze to trochę odrzut tego wszystkiego, co ludzie mają, nie? Także przyjemna sprawa, tym bardziej jestem razem, jest jeden dzień więcej. Jeszcze wielkie brawa, jeszcze raz. Przyjemne, na pewno przyjemne, fajnie.